Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty. Firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Zapytaj o specjalny rabat dla widzów Star Nova TV. Dzień dobry Państwu, Star Nova TV, senior na czasie, Lidia Jaźwińska. Dzisiaj odcinek specjalny, działania wspierające bezpieczeństwo seniorów w okresie koronawirusa. Moimi gośćmi są dzisiaj radny, przewodniczący Rady Osiedla Piaskówka, Mirosław Biedroń. Dzień dobry, witam. Koordynator Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Zielona Przystań, Jakub Słowik. Dzień dobry. Witam panów serdecznie. Dzisiejsze przedpołudnie to spotkanie sztabu ludzi, którzy włączyli się lub będą włączać w działania na rzecz pomocy seniorom. Kto uczestniczył w tym spotkaniu? Faktycznie sytuacja u nas zmienia się może nie z minuty na minutę, ale z godziny na godzinę. Mieliśmy spotkanie, w którym uczestniczyły organizacje pozarządowe, ale także instytucje i firmy, które działają na rzecz seniorów i bliska im jest tutaj kwestia senioralna naszych seniorów w mieście. Były to między innymi pan Marcin Skóra, szef firmy MS, która wczoraj wdrożyła program bezpłatnych zakupów, bezpłatnej usługi zakupów dla seniorów. Była także pani Ewa Szczepanik, dyrektor Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, pani Elżbieta Garbacz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z działu osób starszych i niepełnosprawnych, a także koordynatorzy centrów, międzyosiedlowych centrów aktywności senioralnej, a także my tutaj zaangażowani w tą akcję. Spotkanie było po to, żeby połączyć nasze działania, stąd akcja Razem dla Seniora. Uznaliśmy, że to jest ten moment, kiedy warto, aby organizacje działające na rzecz seniorów wspólnie działały, wymieniały się kontaktami, informacjami po to, aby jak najszybciej pomóc i trafić do tych osób, którym pomoc jest potrzebna. Bo tak jak Jakub wspominał wczoraj, firma MS i partnerzy rozpoczęła bezpłatnie robienie zakupów dla seniorów, ale pojawił się od razu pewien problem, problem związany z zaufaniem seniorów i wątpliwościami seniorów, czy rzeczywiście ta firma, czy też inne osoby, które pomagają, czy mogą im zaufać. Zresztą myśmy przez wiele lat w Międzyosiedlowych Centrach Aktywności Senioralnej przestrzegali, mówiliśmy o tym, żeby uważać na różnego rodzaju oszustwa. Stąd uznaliśmy, że to jest ten moment, kiedy i poprosiliśmy również o to Tarnowską Radę Seniorów, żeby afiszować, żeby pod patronatem Tarnowskiej Rady Seniorów wspólnie z Międzyosiedlowymi Centrami Aktywności Senioralnej te działania na rzecz pomocy seniorów zostały rozpoczęte, czy właściwie zostały zintensyfikowane. No właśnie, może króciutko o tych działaniach, co Państwo dzisiaj ustaliliście, jakie to są propozycje działań i tej współpracy? Przed spotkaniem jeszcze mieliśmy dużo telefonów z różnych stron. Po pierwsze, były to osoby, które chcą się zaangażować w transport, tak jak tutaj pan Marcin. Inne osoby, które chcą się podzielić jedzeniem, tak jak pan Krzysztof Huderski, który prowadzi restaurację Stara Łaźnia. I chce gotować posiłki. Jednodaniowe posiłki za darmo, natomiast ma problem z dystrybucją i transportem. Znaczy tutaj, no i trafieniem też do osób, którym jest to potrzebne. Tak. I jednocześnie też mieliśmy informacje od naszych podopiecznych, czy to ze Środowiskowego Domu Samopomocy, czy Domu Wsparcia Dziennego przy Szpitalnej, ale także Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej, czyli tych seniorów, którzy zostali sami, nie mają rodzin,
ale także stan zdrowia nie pozwala im na normalne funkcjonowanie w okresie kwarantanny. Stąd Razem dla Seniora to wspólne działania. Po pierwsze, w tej chwili koordynatorzy międzyosiedlowych centrów aktywności senioralnej razem z seniorami, którzy do tej pory byli też wolontariuszami, mają za zadanie w najbliższych godzinach, w najbliższych dniach skontaktować się ze wszystkimi seniorami, którzy są w pobliżu, z sąsiadami, bo to nie chodzi o to, żeby senior wychodził gdzieś na przykład poza blok, jeżeli mieszka w bloku i gdzieś pytał się dalej, ale żeby zastukał do sąsiada i zapytał się: pani Ireno, pani Krystyno, czy jest potrzebna pani pomoc? Jeżeli tak, to przekażemy kontakty i albo będzie zrobione zakupy, albo ciepły posiłek będzie pani dostarczony. To jest ważne, żeby ten komunikat trafiał do seniorów od sąsiadów, od tych osób, które znają, żeby też zmniejszyć ryzyko, no i obawy też seniorów związane z tym, że ktoś może się podawać za kogoś, że to może być jakiś oszust. W tym przypadku, jeżeli to sąsiad zapyta sąsiada przez zamknięte drzwi, bo nie musi przecież otwierać tych drzwi, a więc zostaną wszelkie zasady bezpieczeństwa zapewnione, to już mamy tą informację. Ta informacja do nas wpływa, my dzielimy się tą informacją z firmą MS, przekazujemy też kontakt do starej łaźni, ile jest potrzebnych ciepłych posiłków, no i rozpoczyna się ta pomoc. Ważne jest to w tym działaniu, że z jednej strony to są zakupy, z drugiej strony ciepłe posiłki, ale zależy nam na tym, żeby to trafiało do osób rzeczywiście potrzebujących. Czyli można powiedzieć, że niejako przedłużyliście akcję Jak dobrze być, mieć sąsiada. No właściwie tak. Teraz to hasło nabiera zupełnie innego znaczenia, nabiera bardzo ważnego znaczenia. To nie tylko nawiązywanie relacji, wspólne tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, tylko właśnie realna pomoc w tej sytuacji, kiedy no, mamy wszystkie wskaźniki czy wszystkie informacje mówiące o tym, że osoby starsze są najbardziej narażone na zarażenie i na trudny przebieg tej choroby, stąd tak ważne, żeby jeżeli jest to możliwe, nie wychodziły z domu. Te ostatnie kilka dni pokazały, że rzeczywiście większość seniorów stosuje się do tego, że synowie, córki czy właśnie sąsiedzi, za to, za co bardzo dziękujemy, pomagają, ale dalej jest część seniorów, która no, po prostu sama wychodzi na zakupy z różnych powodów. Chcemy, żeby tych osób było jak najmniej, stąd nasza akcja i oczywiście ona ma charakter otwarty. My w najbliższych dniach będziemy wiedzieć, ile tych osób potrzebuje pomocy, ile tych ciepłych posiłków musimy dostarczyć, ile tych zakupów ma być zrobione, więc bardzo prosimy również firmy, które są zainteresowane, żeby też pomóc. Hurtownie, które mogą przekazać, bądź też w dobrej cenie przekazać artykuły żywnościowe, to też będzie ważne, bo restauracja Stara Łaźnia ma możliwości przygotowania dużej ilości ciepłych posiłków, no ale musi mieć do tego produkty. Albo sklepy bądź hurtownie, które pomogą nam usprawnić pracę, bo jeżeli mówimy o zakupach, na razie ta skala nie jest duża, natomiast musimy się przygotować na taką ewentualność, że problem może się rozrosnąć. Więc gdybyśmy znaleźli, nawiązali współpracę właśnie z hurtowniami bądź też sklepami spożywczymi, dzięki którym na telefon można by już było przygotować odpowiednio wcześnie zakupy, paczkę. Oczywiście wszystko byłoby zapłacone. Wtedy usprawniłoby nam to później kwestię rozwozu, bo teraz w tym momencie osoby z firmy MS muszą fizycznie zrobić te zakupy, stać fizycznie w kolejce i jeszcze później dowieść. Nie ma problemu, jeżeli to jest parę środowisk. Jeżeli tych środowisk będzie kilkadziesiąt, pojawi się problem właśnie tutaj w tej sytuacji. A jak z dowozem? Dowóz jest po stronie firmy MS i Partnerzy. To są osoby, mogę chyba powiedzieć, to jest firma, która zatrudnia w większości byłych policjantów, czyli osób, które mają doświadczenie, wiedzą, jak bezpiecznie to wszystko robić. Można, my mamy do nich zaufanie, to nie jest firma istniejąca od miesiąca, tylko rzeczywiście taka, która jest wiarygodna i my jako Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej wspólnie z Tarnowską Radą Seniorów patronujemy tym działaniom i rzeczywiście jest tak, że firma MS dowozi to całkowicie bezpłatnie. Dowozi to pod drzwi na miejscu, dopiero wtedy na podstawie rachunku paragonu jest rozliczanie za zakupy. Nie ma żadnych dodatkowych opłat.
Więc to jest też niezmiernie istotne i ważne. Prosimy też tylko, żeby seniorzy też rzeczywiście prosili o takie najpilniejsze produkty, tak? Żeby to były rzeczy, które przydadzą się i żeby zaplanowali, żeby od razu to były produkty, które pozwolą im przez kilka dni przygotowywać sobie na przykład posiłki, żeby nie było potrzeby, żeby firma codziennie na przykład jeździła z kolejną partią produktów. Można przecież zamiast, nie wiem, kilograma mąki od razu zamówić 3 kilogramy mąki, zamiast jednej paczki makaronów, 4 paczki makaronów. Ale nie 10. Ale nie 10, ale dzięki temu dać też możliwość nam, partnerom, do tego, żeby mogli obsłużyć też pozostałych seniorów, żeby ta pomoc rzeczywiście trafiła do tych osób najbardziej potrzebujących. Ważne jest, że już w tej chwili działa ten telefon, drodzy Państwo, i można już dzwonić pod ten telefon, który w tej chwili Państwo widzicie na ekranie. Pod tym telefonem od godziny 8 do 17 przyjmowane są zgłoszenia od seniorów. Firma przyjęła, że to są osoby od 70 roku życia. Ale oczywiście, jeżeli są też osoby młodsze, też w wieku senioralnym, które mają ten problem, że nie mogą wyjść na zakupy, to też proszę dzwonić. I każdy taki telefon będzie weryfikowany, będą pracownicy oddzwaniać też do tych osób, będą ustalać godziny, kiedy przyjadą z tymi produktami. Bardzo nam na tym zależy, żeby jak najwięcej osób z tego korzystało i jeszcze raz powtarzam, żeby to były osoby, które rzeczywiście nie mają syna, nie mają córki, nie mają nikogo, kto może im pomóc. Skorzystajmy z tego tylko w wyjątkowych sytuacjach, wtedy, kiedy rzeczywiście jest to potrzebne. Dajmy szansę, aby seniorzy najbardziej potrzebujący mogli z tej pomocy skorzystać. Jeszcze tylko dodam to, co Mirek powiedział, a co jest bardzo ważne. Tutaj transakcja wygląda w ten sposób, że najpierw jest telefon do firmy, robione są zakupy, a później jest płatność za te zakupy już przy dowozie. Nigdy nie jest wcześniej. Nie jest tak, że najpierw są przekazywane pieniądze, a dopiero później są robione zakupy. Pieniądze są przekazywane wtedy, kiedy zakupy już są pod domem, pod drzwiami. Zakupy są robione oczywiście tam, gdzie jest najtaniej, w sklepach dyskontowych, w takich rozwiązaniach. Będziemy też rozmawiać z hurtowniami, żeby również hurtownie zaproponowały ceny, które pozwoliłyby, aby te zakupy były jak najtańsze. Czyli możemy zapewnić seniorów, że nie muszą się obawiać, że coś tutaj będzie nie w porządku. Właśnie o to nam chodzi. Ten projekt Razem dla Seniora ma dać tą gwarancję bezpieczeństwa dla seniorów, że mogą spokojnie zadzwonić, że wiedzą, że to jest firma zaufana, że pieczątkę nad tym projektem daje Tarnowska Rada Seniorów, dają Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej, a więc instytucje funkcjonujące już od dobrych kilku lat w Tarnowie. Przypomnę, w centrach senioralnych w tamtym roku było zapisanych ponad 700 osób. Te 700 osób my w tej chwili właśnie będziemy prosić o to, żeby kontaktowały się z sąsiadami w sposób bezpieczny i w ten sposób dosyć szybko rozpoznały potrzeby w całym Tarnowie. To jest też bardzo, bardzo ważne, że my w tej chwili centra senioralne przestawiamy na inny tor. To nie są zajęcia, wykłady i spotkania w tej chwili, tylko to są właśnie te działania pomocowe. Aczkolwiek będzie też pomoc, powiedzmy taka w formie wykładów online, ale o tym może za chwilkę. Czy nie obawiacie się, że ta pomoc nie dociera do wszystkich? Bo przecież nie każdy senior ma komputer, nie każdy senior korzysta z komórki, no właśnie takiej, która mu wyświetla wszystko. Co wtedy? Dlatego właśnie po to są seniorzy z Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej. Właśnie ich o to bardzo prosimy, żeby oni fizycznie zapukali do sąsiada, do sąsiadki, do kilku osób i przedstawili się. Pan, znasz mnie, pani Krystyno, jestem sąsiadką, działam w Międzyosiedlowych Centrach Aktywności Senioralnej. Czy potrzebna jest ci pomoc? W ten sposób unikniemy tej sytuacji, że jest dużo informacji o pomocy w mediach społecznościowych. To jest super, ale może rzeczywiście nie docierać do wszystkich. No i tu na tym nam bardzo zależy. Pamiętajmy też, że partnerami tutaj tego przedsięwzięcia, tej akcji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, który też zna swoich podopiecznych, to są często osoby, które są naprawdę niesamodzielne,
a także Polski Komitet Pomocy Społecznej, który posiada w swoim zasobie sztab opiekunek środowiskowych świadczących pomoc na rzecz właśnie tych najbardziej potrzebujących. Więc to są też organizacje, które są blisko problemu, blisko tych osób, które no, wymagają tego szczególnego wsparcia i tej szczególnej opieki. Polski Komitet i MOPS cały czas pracują, pracownicy odwiedzają, są u tych osób potrzebujących i mają przede wszystkim kontakty, wiedzą, gdzie jest jaka pomoc konkretna, potrzebna. Więc to jest też niezmiernie istotne, żebyśmy nie opierali się na jakichś przybliżonych danych, na jakichś spekulacjach, komu pomóc, jak pomóc. Warto, żebyśmy wiedzieli konkretnie. I co jest jeszcze istotne, aby wszyscy organizatorzy nie konkurowali ze sobą. Tu musi być jednak spójność działań, a nie konkurencja, kto lepszy, kto ważniejszy. No nie o to chodzi. Zresztą tych pomocy sąsiedzkich pojawiło się naprawdę mnóstwo i one w żaden sposób nie powinny zniknąć. To wręcz przeciwnie. Ja uważam, że one będą się dalej rozwijać, bo najbardziej możemy zaufać sąsiadowi. I to sąsiad ma najłatwiejszy sposób na zrobienie zakupów no właśnie komuś, kto jest piętro wyżej, piętro niżej, bo wtedy nie ma tej całej logistyki, nie musi firma jeździć samochodem, wtedy ktoś, kto robi zakupy dla siebie, po prostu robi przy okazji zakupy, więc o to apelujemy cały czas, bo to jest niezmiernie istotne. Ta pomoc tutaj, razem dla seniora, ona ma ten wymiar w tych momentach, gdzie właśnie ta pomoc bezpośrednia nie sprawdza się, nie ma jej. Więc to wszystko się fajnie uzupełnia. Jeszcze niedawno uczyliśmy seniorów zasad bezpieczeństwa. Wpajaliśmy im nie odbierać telefonów, nie reagować na informacje, które są niesprawdzone. Dziś wielu seniorów po prostu boi się odebrać telefonu, boi się przyjąć tej pomocy i dzwonią, pytają, no czy to jest prawda, czy możemy, jak możemy temu zaradzić? Faktycznie przez lata w zasadzie przy spotkaniach z policją, ze Strażą Miejską uczyliśmy seniorów, jak być ostrożnym, jak nie dać się nabrać na akcje na wnuczka czy inne tego typu kwestie. Teraz prosimy ich, żeby byli bardziej otwarci, ale wszystko w ramach zdrowego rozsądku. Z pewną weryfikacją. Tak, dlatego podajemy tutaj dane firmy, dane tutaj stowarzyszeń, które pracują i potwierdzamy, że firma MS i partnerzy pana Marcina Skóry jest firmą, pod którą my się wszyscy jako organizacje podpisaliśmy i także instytucje godną zaufania. Też chylimy czoła przed panem Marcinem i jego pracownikami za to, że korzystając z tej, znaczy w tym okresie kryzysu potrafią bezinteresownie pracować, bo tak naprawdę zarówno i praca, jak i eksploatacja ich samochodów, czas, także paliwo, to jest wszystko wkład finansowy tej firmy. Więc my dzisiaj mówimy, że można im zaufać, można także zaufać dalej nam. Co? I w zasadzie chodzi o to, żeby informować, bo cały czas będziemy na to zwracać uwagę. Drodzy Państwo, informujcie nas, informujcie siebie też wzajemnie o osobach, które potrzebują tego wsparcia, osobach, które być może, bo to też mogą się wstydzić albo po prostu nie powiedzieć, że jest im to wsparcie potrzebne. Nikt nie wie, jak długo ta sytuacja potrwa. Być może ktoś będzie mówił, jeszcze wytrzymam, jeden dzień, dwa dni, trzy dni. Natomiast tutaj nikt nie da gwarantu, czy to będzie 7 dni, a może więcej. Przygotujmy się na ten najczarniejszy scenariusz, na najgorsze, co może być. Natomiast pozwoli nam to wtedy zachować komfort, kiedy się stanie, kiedy już nadejdzie okres takiego spokoju. Wtedy lepiej być zorganizowanym i przygotowanym, niż zbierać się za 5-12 z przygotowaniami. Ale musimy mieć jeszcze tego świadomość, że są seniorzy, którzy są naprawdę w bardzo trudnej sytuacji finansowej i ci wstydzą się zadzwonić, bo nie mają za co zapłacić. Musimy się również zastanowić nad formułą pomocy takim osobom. Dlatego jest drugi element tego projektu Razem dla Seniorów. Ciepły posiłek, bezpłatny ciepły posiłek, jednodaniowy, pożywna zupa z tak zwaną wkładką mięsną na przykład, właśnie przygotowywana przez Starą Łaźnię, przez pana Krzysztofa Chuderskiego, który powiedział, mam ekipę, jeżeli tylko będę miał artykuły spożywcze, mogę to przygotowywać,
Jedyny koszt dla mnie dodatkowy to są koszty związane z plastikowymi pojemnikami, ale to jakoś ogarnę. I oczywiście dla tych osób, których nie stać, to będą bezpłatne posiłki. Jutro startujemy z takimi posiłkami, na razie w niewielkiej liczbie, bo około 30 posiłków darmowych ciepłych posiłków. Cały czas mówię do tych osób rzeczywiście najbardziej potrzebujących i nie ma się co wstydzić. Po to my jesteśmy, po to stworzyliśmy, żeby zadzwonić, dać nam znać. My będziemy się cieszyć z każdego telefonu, z każdej takiej reakcji, bo będziemy wiedzieć, że to ma sens. Jeżeli się okaże, że trzeba będzie więcej przygotować tych ciepłych posiłków, 60, 70, 100, też przygotujemy. Być może wtedy będziemy mieli większy problem, żeby rozwieźć to wszystko, ale znajdziemy też na to sposób. Teraz jakby najważniejsza jest informacja taka, seniorzy, nie bójcie się, zadzwońcie pod ten numer, który jest w tej chwili podany na ekranie, i przekażcie tą informację, że potrzebujecie pomoc. Informacje też o tym całym projekcie będziemy starać się również zamieszczać na tablicach ogłoszeniowych, między innymi spółdzielni mieszkaniowych, żeby seniorzy po prostu mogli zobaczyć, przepisać ten numer telefonu. I to jest ważne. Czy dowiedzieć się w ten sposób również, niezależnie od tego, że nam bardzo zależy na tym, żeby seniorzy działający w międzyosiedlowych centrach aktywności senioralnej zapukali do sąsiadki, zapukali do sąsiada i też mu o tym powiedzieli, żeby była też taka forma. Więc próbujemy różnymi metodami dotrzeć do seniorów, a do seniorów bardzo nam zależy, żeby dotarł jeden prosty komunikat. Jest potrzebna pomoc? Dzwońcie. Jedna rzecz, o której tutaj cały czas mówimy, czyli tej pomocy takiej fizycznej, materialnej, czy takiej no, nieduchowej, natomiast nie zapominajmy, że seniorzy przebywający w domach, czy to z międzyosiedlowych centrów aktywności senioralnej, czy także tutaj osoby będące uczestnikami Zielonej Przystani, to są osoby, które jeżeli zostały same, zostały z tą taką narracją medialną dotyczącą pandemii, koronawirusa i rozprzestrzeniania. Z ciągłym przekazem na ten temat. Z ciągłym przekazem. Więc tutaj też praca nasza polega oczywiście na zidentyfikowaniu potrzeb materialnych, natomiast także na wsparciu takim duchowym, bo koordynatorzy centrów, którzy będą już dzwonią w zasadzie do naszych uczestników, czy tutaj w Zielonej Przystani, kiedy terapeuci dzwonią do naszych podopiecznych, jednym z pytań jest, jak wygląda, jak u Pani samopoczucie, czy wszystko jest w porządku. To też jest bardzo ważne, żeby móc porozmawiać. Czasem te rozmowy są krótkie, czasem te rozmowy są długie, ktoś potrzebuje się wygadać. Ludzie się po prostu zwyczajnie boją i potrzebują rozmowy, potrzebują uspokojenia, potrzebują też takiego psychicznego wsparcia. Na stronie Tarnowskiej Rady Seniorów jest numer telefonu pani, która zaoferowała taką pomoc wsparcia właśnie psychologicznego. Z tej formy też należy korzystać. Ale ja chciałabym jeszcze do tego, co powiedzieliście, dodać, że bardzo pięknie w akcję pomocy seniorom włączyło się Stowarzyszenie Mamy Tarnów. I tu muszę podkreślić, że Mamy Tarnów wystartowało jako pierwsze. Zdecydowanie tak, pierwsze. Bo to jest grupa kilkunastu młodych osób, tak. No, które nie zważając na również zagrożenie, no bo to jest cały czas zagrożenie, robią zakupy i pomagają. Naprawdę no, tu jest duży szacunek i oby, no też jak mówię, takich inicjatyw było coraz więcej, oby było tych inicjatyw właśnie tych sąsiedzkich coraz więcej. Włączył się bardzo ładnie w dniu dzisiejszym również Tarnowski Teatr, trzech aktorów, którzy wspierają działalność Teatru Senioralnego PIN przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Tarnowie. Zatem tych po prostu akcji, sposobów wsparcia seniorów jest już coraz więcej. Natomiast dla mnie istotne jest, żeby to wszystko było w całości skoordynowane, żeby seniorzy mogli to w jednym miejscu wszystko zebrać. I też muszę powiedzieć, że właściwie wychodząc do studia, otrzymałam taką informację z Urzędu Miasta Tarnowa, który stwarza taką platformę informacyjną, również będą wydrukowane afisze, które zostaną rozwieszone na mieście, właśnie z tymi wszystkimi formami pomocy, która będzie kierowana do seniorów.
Te wspólne działanie. Te wspólne działanie. To ma sens. To jest zdecydowanie najważniejsze w tej chwili, bo jeżeli wspólnie działamy, to też ten efekt jest o wiele większy. I tutaj, ale... Pani Lidio, co Pani powiedziała, tutaj nie ma żadnej konkurencyjności między sobą. Tak naprawdę nie ma takiego etapu, gdzie tego dobra może być za wiele. Jeżeli każda organizacja działa na rzecz drugiej osoby, możemy się prześcigiwać i to jest bardzo dobre. Działajmy. Ale nie w tym przypadku. Znaczy nie, to właśnie, tak, właśnie chodzi tak. o to, żeby tutaj dawać tego dobra jak najwięcej, bo to jest fajne i na pewno potrzebne i nie wierzę, znaczy nie wydaje mi się, że może być taka sytuacja, że Tarnów się nasyci. Każde działanie, nawet najdrobniejsze, jest bardzo potrzebne. To może powiedzmy jeszcze, bo zaczęliśmy troszeczkę mówić o tym wsparciu takim duchowym, innym dla seniorów, ale wy coś jeszcze macie w zanadrzu, co to jest? Od kilku lat, właściwie to już od 6 lat, Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej w Tarnowie to są takie miejsca, gdzie seniorzy aktywnie spędzają czas. Wychodzą z domów, zamykają drzwi, no i mogą swoje pasje rozwijać, mogą uczyć się języka angielskiego, mogą tworzyć na zajęciach artystycznych ciekawe rzeczy, mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych. A teraz z racji epidemii i tych zagrożeń wszyscy siedzimy w domach, więc nie ma tych wspólnych spotkań i tego seniorom bardzo brakuje. Stąd nasza inicjatywa i nasz pomysł, który mam nadzieję w ciągu najbliższych kilku dni ziści się, czy uruchomienia takich zajęć MCAS-owych online, nie tylko dla seniorów, którzy już zapisali się do Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej, ale do wszystkich seniorów. Chcemy, żeby codziennie było kilka bloków, które można obejrzeć w internecie za pomocą platformy YouTube, ale również na stronie internetowej centraseniorale.pl. To jest taka strona informująca o Międzyosiedlowych Centrach Aktywności Senioralnej, centraseniorale.pl. Ich w założeniu tego projektu jest to, aby codziennie pojawiało się, po pierwsze rano, zajęcia fizyczne, jakieś takie na rozruszanie się. Potem jakiś wykład, może ćwiczenia z angielskiego, a może też wykłady przy współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, jak najbardziej. Potem może zumba, może fitness. To wszystko jest możliwe. Mamy już przygotowane studio, mamy przygotowane wszystkie zasoby techniczne do tego, żeby rozpocząć takie transmisje. Co ważne, oczywiście, to będą transmisje, które jak się zakończą, to można je od razu oglądać, więc jeżeli ktoś zaśpi, czy w danym momencie nie będzie mógł obejrzeć sobie tych warsztatów, to będzie mógł później obejrzeć. No i chcemy, żeby one były regularnie, żeby były codziennie, bo to, co Jakub wspominał, niezmiernie ważne jest to, żebyśmy oprócz śledzenia informacji o tym, jak przebiega walka z koronawirusem, mieli również inne zajęcia, żebyśmy tylko nie myśleli o epidemii i o tym, jak się zabezpieczyć. Ważne, żebyśmy się zabezpieczyli, ale musimy mieć ten pewien reset i też taki nawyk, czy wejście w takie codzienne działania. Jeśli uda nam się poprzez tą platformę takich wykładów online, no właśnie trochę seniorom zabrać z głowy tych niepokojących myśli, a pozwolić, żeby zadbali o to, żeby się rano rozruszać, żeby potem mieć dobrą kondycję, a potem, żeby poćwiczyć szare komórki, no to myślę, że o to chodzi. O tym będziemy jeszcze informować. Dogrywamy kwestie wykładowców. Część wykładowców już się zdecydowało, część wykładowców już opracowuje specjalne programy, na przykład w przypadku warsztatów artystycznych, jak zrobić pewne rzeczy z przedmiotów, które mamy w domu. Nie trzeba iść gdzieś na zakupy, tylko jak na przykład zrobić pewne rzeczy z gazety, jakieś kosze, albo no, ze słynnego w tej chwili papieru toaletowego. Co zrobić ciekawego. Więc no, chcemy dać też taki oddech seniorom od tych informacji niepokojących, trudnych, ważnych, żeby też mieli ten moment, kiedy zadbają o swoje zdrowie, no i też o dbanie o szare komórki. Tym bardziej, że będą to ci sami prowadzący, którzy na co dzień się z nimi spotykali. Tak, to jest niezmiernie istotne. Czyli chcemy kontynuować po prostu te spotkania, będą to osoby, które znają, lubią i darzą sympatią, tylko w tym wypadku nie na żywo, a online. Czyli dalej edukacja seniorów. Tak. Cały czas z takim przekonaniem, że
To jest coś, co nigdy się nie skończy i coś, co daje olbrzymią satysfakcję, bo proszę mi wierzyć, te sytuacje, kiedy my spotykamy się z seniorami, którzy po kilku tygodniach uczestniczenia w zajęciach zmieniają się nie do poznania, zaczynają o siebie dbać, zaczynają się spotykać z innymi, to są najpiękniejsze chwile dla koordynatorów, dla tych osób, które działają na rzecz seniorów. Obserwujecie nie od dziś środowisko senioralne. Jakich rad udzielilibyście seniorom właśnie na ten trudny bardzo okres? No myślę, że jedna podstawowa rada. Przez lata seniorzy dbali o innych, pomagali. Teraz to jest moment, kiedy powinni zadbać o siebie. Seniorzy, zostańcie w domu, a korzystajcie z tych form pomocy. My postaramy się pomóc. I to jest puenta naszego dzisiejszego spotkania. Seniorzy, zostańcie w domu, zadbajcie o siebie. Dziękuję ślicznie za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Za wspólne oglądanie dziękuję firma Lofty. Firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Zapytaj o specjalny rabat dla widzów Star Nowa TV.